są takie w takich budynkach pięknych, starych. No bo ja sam nie spotykany. Po raz siódmy ustanowił Pan rekord Polski. Jakie uczucia Panu teraz towarzyszą? Jestem zadowolony. Tak? A co było najtrudniejsze? Najtrudniejsza była technika. To bardzo ciężko do wykonania. A może Pan opisać coś bardziej szczegółowo, jak to wyglądało? To jest technika w górę. Chroni twarz przed użyciem prostym. Dlatego jest ciężka, bo wykonywany jest w górę i potrzebuje dużej ilości siły. Inne siły są w bok, technika w przód. Potrzebuję innej ilości siły. Całe ciało tak naprawdę pracuje przy tej technice. Do góry zawsze ciężej uderzy. To był najcięższy rekord Polski. A co Panu daje trenowanie karate i picie rekordu? Dużo zdrowia. Tak? Nie ma w tym pasji, bo słyszałam ostatnim razem, opowiadał Pan, że wstaje Pan bardzo wcześnie rano, zajmuje się gospodarstwem i też ma Pan czas na ćwiczenia, tak? Bo to jednak praca fizyczna. Ja wcześniej zajmuję gospodarstwem. I to jest Pana, tak wygląda Pana życie w tym momencie. Tak. Jest Pan szczęśliwy w tym? Tak. A jakie miałby Pan rady dla początkujących adeptów karate, którzy być może też w przyszłości będą chcieli bić takie rekordy jak Pan? Żeby powoli zaczynać, żeby dużej ilości ćwiczeń od razu nie zraziło, bo dużo początkujących za bardzo mocno zaczynają trenować, dostają zakwasów i się zrażają. Powinno się wysiłek dawkować. To jest wszystko, wychodzi bardzo łatwo. A Pan jak zaczynał? W jaki sposób trafił Pan na karate? Bo Proszków jest dość małą miejscowością i wątpię, żeby to były jakieś szkoły. W ten sposób, że w telewizji usłyszałem o karate. I się z Panem zainspirował i zaczął? Zacząłem ćwiczyć. A ćwiczył Pan pod okiem trenera, czy samemu szukał ćwiczeń? Ja miałem wielu trenerów. Ćwiczyłem u dużo niż. Byłem nawet w Waszyngtonie ćwiczył. I jak Pan wspomina? U największego mistrza na świecie. Mistrza Kempo. Na korzeni karate. No to brzmi imponująco. Reprezentował Polskę w sztukach wojennych. Takie różne rzeczy. I teraz ćwiczy Pan w domu. Bez. Nie na macie, tylko raczej ten. W sali. Na deskach. Na deskach lepiej, bo twardszy. Bardziej boli? Bardziej boli. To ilu przeciwników Pan już tak powalił? Najokrutniej walczyłem z psem. Karate? Z psem? Pies był z rasy tej agresywnej i rzucił się na mnie i zechciał zażreć na śmierć. Musiałem z nim walczyć, dopóki właściciele go nie odgonili. A pies był z tej rasy agresywnej, z tym takim wyostrzoną agresją. Pig był co z tych reżerowa. Dużo gorszy od Wintura. Bardzo był agresywny i chciał mnie zażreć na śmierć. Ale nic się nikomu. Ale nic się nikomu nie stało. Nie trzymałem. A pies? Mam nadzieję, że jest nie. Do widzenia. Do widzenia. To ostatnie pytanie. Jak Pan ocenia swoje umiejętności w karate? Czy ma Pan lepszych, czy ma Pan sobie równych? Lepsi są zawsze. Równi też.
Ja mam swoich idolów, które lubię naśladować. Moim idolem jest Gino Funakoshi. Jest to japoński mistrz karate. Tworzył styl Shodoka. Zawsze się z nim zerowałem. A chciałby pan jeszcze dodać jakieś zdanie od siebie, być może dla oglądających, obserwujących pana pokój? Życzę wszystkim zdrowia. Super. Wykonywana była do góry. To jest bardzo ciężko, dużo ciężej się wykonuje uderzenia do góry niż w przód czy w bok. Była to moim siódmym rekord najcięższy w historii bicia rekordu. Bo najpierw właśnie wykonywałem technikę do góry, a technika blok do góry jest najciężej wykonywaną techniką. A jakie pana plany na przyszłość? Jakaś inna technika i znowu rekord, bicie rekordu? Ja planuję dwa rekordy Polski w roku. Czyli gdzieś tak pod koniec roku, na jesień. Ja planuję rekord Polski po świętach Bożego Narodzenia. A później za pół roku. A rekord był pobity na schodach pańskiego domu, czyli pałacu, gdzie? W Roszkowie.